Nauczanie domowe, 13 września. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 2, wersety od 1 do 8. Zalecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie. Ze względu na nie ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem. Mówię prawdę, nie kłamię. Nauczycielem pogan w wierze i prawdzie. Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu. Paweł podejmuje temat modlitwy, prośby i dziękczynienia. Wskazówka jest jasna. Mamy prosić w intencji wszystkich, modlić się za wszystkich. I tutaj pojawiła się pewnie wątpliwość tych, którzy w tamtym czasie żyli. A co to znaczy, że mamy modlić się za wszystkich? Za naszych prześladowców też? I odpowiedź wydaje się prosta. Tak, za prześladowców jak najbardziej. Ale jeszcze bardziej prowokującym jest pytanie, czy ja się mam modlić za sprawujących władzę. Czy ja mam modlić się za tych, którzy są prezydentem, premierem, ministrem, burmistrzem, sołtysem? Czy ja się za nich mam modlić? No bo łatwo jest narazić się na zarzut, no ty się mieszasz do polityki. Jak ty możesz wymieniać publicznie tę osobę? Jak ty możesz mówić o niej w kościele? Jak ty możesz modlić się o to, żeby się udały plany, projekty, przedsięwzięcia? No to jest wyraźne popieranie tych, którzy rządzą. I Paweł mówi tak, macie tak robić. Wy właśnie macie swoją modlitwą i postawą wpływać na rzeczy społeczne. Dlaczego? Dlatego, że sprawowanie władzy ma wpływ na nasze życie. I motywacja Pawła jest bardzo prosta. Byśmy mogli wieść życie ciche i spokojne, musimy mieć udział we władzy, ponieważ nasza duchowość zakłada zrozumienie walki ze złem, któremu nie mamy pozwalać dochodzić do władzy. W walce duchowej chodzi przecież o to, żeby wartości, zasady, moralność, pobożność, posłuszeństwo Bogu były jasno artykułowane. I chcemy, żeby tak żyło społeczeństwo. My nie cofamy się przed tym, by Bogu mówić: Boże, daj nawrócenie wszystkim, którzy rządzą. Boże, daj im mądrość, światło. Boże, daj, aby wszystkie dobre plany się udawały. I będziemy z całego serca to popierać. Natomiast z całego serca będziemy się sprzeciwiać wszystkiemu, co niszczy człowieka. Niszczy jego godność, wartość, wolność, świadomość, osobowość. Wszystko to na modlitwie będziemy przedstawiać Bogu. I razem z Bogiem troszczyć się o to, by ten świat był coraz bardziej Boży i ludzki. I to jest nasze zadanie. Paweł pokazuje też drugą motywację. Miłe w oczach Boga jest zbawienie. Zbawienie wszystkich. I Bóg chce, żeby wszyscy doszli do poznania prawdy. Więc kiedy modlimy się za rządzących, to modlimy się o ich wiarę. Modlimy się o to, aby oni też poznali Jezusa. Czasami wydaje się to trudne, kiedy mowa o przeciwnikach politycznych, kiedy mowa o tych, którzy mają inne poglądy, którzy chcą wprowadzać niechrześcijańskie zasady, ale Słowo Boże mówi jasno. Módl się, mając świadomość. Bóg chce zbawienia tamtych osób. Bóg chce, aby prawda
też w ich sercu kiełkowała. Nie chodzi o to, że modlimy się, aby zwalczać przeciwników politycznych. Nie, chodzi o to, żeby każdy z nas odnalazł jak najpełniej prawdę, która jest jedna, która jest Boża. I wszyscy możemy do tego dążyć, by świat był coraz piękniejszy i lepszy, według Bożego zamiaru. I w końcu trzecie zalecenie Pawła. Chcę, żeby mężczyźni się modlili. To jest niesamowite. Paweł mówi, chcę, żeby mężczyźni się gromadzili. I to gromadzili w każdym miejscu. Żeby mężczyźni modlili się w kościele, w domu i w pracy. Żeby mężczyźni rozumieli, że ich modlitwa jest ważna. Ich wspólne wołanie do Boga jest czymś, co powinni rozumieć jako swoje zadanie, ale też misję. Misję, którą mają wypełnić tutaj w swoim środowisku. Zadanie, ponieważ każdy z nas ma rozmawiać z Bogiem, ale misję, ponieważ ta modlitwa powoduje właśnie te pozytywne zmiany w świecie, w mentalności, w duchowości, w obrzędowości, w zwyczajach. Jeżeli to będzie przeniknięte wszystko duchem chrześcijańskim, my inaczej będziemy się odzywać, będziemy wprowadzać inny rodzaj spędzania wolnego czasu, inny rodzaj traktowania efektów naszej pracy, sposób rozdzielania zysku i tak dalej. Duchowość jest ważnym elementem życia. Bez niej będziemy tracić ten kierunek naszego rozwoju i naszej cywilizacji. Paweł też pokazuje takie bardzo ciekawe detale. Chce, żeby mężczyźni modlili się wznosząc ręce. To była zwykła praktyka modlitwy, więc wznoszenie rąk nie jest niczym dziwacznym, nie jest niczym nadzwyczajnym. Zresztą na liturgii też mamy przecież te gesty, które przede wszystkim dotyczą przewodniczącego, kapłana. Ale na modlitwie każdy z nas jest tutaj przez Słowo Boże wezwany do tego, żeby wznosić w modlitwie ręce. I Paweł dodaje, chodzi o to, żebyśmy mieli tę modlitwę wznoszonych rąk naznaczoną czystym sercem, właśnie czystymi rękami. Taką prostotą w podejściu do rzeczy tego świata, że nie chcemy jakichś lewych interesów, półoficjalnych działań, załatwiania poznajomości. Nie, ręce do modlitwy wnosimy czyste. Jako mężczyźni, którzy są zaangażowani w sprawy tego świata i we władzę w tym świecie. Chcemy wznosić ręce bez gniewu. Można się spierać, można promować swój sposób rozwiązywania problemów, ale nie chcemy się gniewać na nikogo. Nie chcemy z gniewem podchodzić do modlitwy, do Boga i do drugiego człowieka. I Paweł mówi bez sporu. Przede wszystkim pewnie oznacza to wewnętrzne jednoczenie się wierzących, żeby wierzący mieli jasność, żeby wierzący nie kłócili się między sobą, kiedy stają do modlitwy. Naprawdę, mamy jeszcze dużo do zrobienia według słów, które wzywają nas po Bożemu do tego, abyśmy byli zaangażowani z całą mocą duchowości w sprawy tego świata.